Witam Cię w kolejnej i ostatniej lekcji naszego kursu. Dzisiaj będziemy zajmowali się zapisywaniem i udostępnianiem szablonów. W poprzedniej lekcji pokazywałem Ci, jak utworzyć sobie szablon, a w tej lekcji pokażę Ci, jak go sobie zapisać właśnie jako szablon programu Word. Tak jak mówiłem, wybieramy któryś z szablonów, wprowadzamy odpowiednie zmiany sobie tutaj i po kliknięciu karty klik wybieramy zapisz jako i wybieramy właśnie szablon programu Word. Przejdźmy do naszego dokumentu, pokażę Ci, jak to zrobić. Wybieramy sobie nowy szablon, na przykład raport roczny i będzie klikamy utwórz. Mamy nasz raport z szablonu ustawiony, klikamy sobie układ strony, marginesy. Zmieniamy sobie coś tam na przykład na wąskie, zmieniamy sobie czcionkę. Modyfikujemy nie Arial, tylko na przykład kalibry. I nie 10, tylko 12. Klikamy OK. Tekst nam się zmienił, wszystko jest w porządku. No i na przykład teraz chcielibyśmy sobie go zapisać jako szablon naszego dokumentu, czyli klikamy zapisz jako, na komputerze wybieram sobie dokumenty i tutaj sobie go zapisujemy jako szablon programu Word. I tutaj zapiszemy go dokument jako raport. Klikam zapisz, wychodzimy sobie z tego, klikamy dokumenty i widzisz, że mam tutaj raport z dopiskiem template, czyli szablon. Przecież mamy Microsoft Word dokument, a tutaj mamy template. I po kliknięciu sobie w ten nasz raport, widzisz, że otwiera mi się ten raporcik i wszystko mam tutaj ustawione tak jak należy. I oczywiście klikając plik udostępnij, zapisz w chmurze, udostępniamy go wszystkim naszym użytkownikom, którzy sobie z tego naszego raportu szablonu korzystaj. I jeżeli chodzi o zapisywanie, udostępnianie szablonów, to w tej lekcji to by było na tyle. Dzięki za uwagę i pozdrawiam.